I wierzę w to, że ta nagroda spowoduje to, że wiele osób zainteresuje się tym, co my mówimy. Jeśli zostaliśmy nagrodzeni, to ktoś pomyśli, że to już nie jest Zygmunt Jasielski, który tam przyjeżdża i coś tam chce zrobić, albo kijem Wisłę zawinąć i coś tam. Ale że są za mną ludzie, którzy widzą to, co robimy z tym wspaniałym zespołem. Zygmunt Jasielski zajął pierwsze miejsce w kategorii osobowość polityczna i samorządowa. Wszystko dzięki licznym akcjom propagującym segregowanie śmieci czy antysmogowym marszom. Jak mówi sam laureat, tej nagrody nie byłoby bez jego współpracowników. W innych kategoriach zwyciężyli m.in. Zygmunt Malinowski, prezes Ars Medical w kategorii Służba Zdrowia i Oświata, Tadeusz Ogrodnik, dyrektor BWA w kategorii Kultura i Działalność Społeczna, czy Patrycja Kujawa, założycielka strony Matki Wariatki w kategorii Nasi Bohaterowie.